Skoro strzały z moździerza, podpalenie polskiej szkoły w Mościskach, dewastacja pomników ofiar Wołynia na Ukrainie to rosyjskie prowokacje, co oznacza zatem nazwanie ulicy w Kijowie imieniem odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków Romana Szuchewycza? Czy dyskusja o historii będzie budować czy niszczyć przyszłość stosunków polsko-ukraińskich? Ale dziś w programie także o tym, ile polskiej muzyki w polskich mediach. Czy tak jak handel i banki, także przestrzeń popkultury, w tym muzyki rozrywkowej, musimy oddać zagranicznym korporacjom? Zaczynamy! A my zaczynamy od tematyki ukraińskiej. W studiu wybitni eksperci, wszyscy zaangażowani w dialog polsko-ukraiński. Jest z nami wykładowca akademicki, doktor habilitowany Andrzej Szczeptycki, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie. Witam pana Mirosława Rowickiego, publicystę, redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego. Lwowianin czy Lwowiak? Jak powinien powiedzieć? Lwowiak, Lwowianin? Lwowiak. Lwowiak. I jest z nami doktor habilitowany Krzesimir Dębski, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, autor książki Nic nie jest w porządku, człowiek, którego rodzinna historia była w tym studiu już wielokrotnie przywoływana. Witam, Krzesimir. Witam. Na Ukrainie trwa wojna. To jest coś absolutnie realnego. Te zmagania militarne na wschodzie Ukrainy są czymś, co cały świat obserwuje w Polsce z wielką uwagą i z wielkim napięciem, z wielkim zaangażowaniem. Ale również trwa wojna hybrydowa. Czy elementem tej wojny hybrydowej jest to, co obserwujemy od początku tego roku? Nastąpiło jakieś wyjątkowe nasilenie, coś, co możemy nazwać incydentami antypolskimi. Na początek poproszę o listę tylko tych zdarzeń, które miały miejsce od 9 stycznia tego roku. Stycznia. Wysadzenie pomnika Polaków ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej. 25 stycznia. Kijów-Bykownia. Dewastacja polskiego cmentarza wojennego. 9 lutego. Lwów. Dewastacja ogrodzenia polskiego konsulatu. 16 lutego. Kijów. Zawieszenie portretu Stefana Bandery na ogrodzeniu polskiej ambasady. 12 marca. Lwów. Dewastacja pomnika polskich profesorów ofiar niemieckiej zbrodni. 12 marca. Dewastacja cmentarza Polaków ofiar zbrodni w Podkamieniu. 12 marca. Ponowna dewastacja pomnika Polaków ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej. 12 marca. Próba blokady przejścia granicznego Medyka Szeginie. 29 marca. Łuck. Ostrzał moździerzowy polskiego konsulatu. 29 marca. Próba blokady przejścia granicznego Chrebenne Rawaruska. 31 marca. Dorochusk. Próba przemytu przez obywatelki ukraińskie do Polski działka przeciwpancernego. 31 maja. Próba podpalenia polskiej szkoły w Mościskach. No nie brzmi to dobrze. Zwracam się do pana Mirosława. Jest pan na miejscu, jest pan Lwowiakiem. Obserwuje pan to jako i dziennikarz, jako publicysta, jako Polak, ale jako obywatel państwa ukraińskiego. Jak to rozumieć? Znaczy, myślę sobie, że tutaj jest zupełnie... Nie możemy pomieszać wielu rzeczy. Wiele z tych incydentów ewidentnie to są prowokacje. Tak jak blokady, prawda, przejść granicznych, blokada dróg do przejść granicznych, czy tak jak sądzę i ostrzał. To już niektóre są nawet wyjaśnione przez stronę ukraińską i wiadomo, kto to organizował i dlaczego. Ja, przepraszam, wiadomo dlaczego, inaczej my się domyślamy dlaczego, ale w sprawie sprawców niekoniecznie. To znaczy, jeżeli chodzi o sprawców blokady dróg, to już wiadomo. Aha, no zostało wyjaśnione. To zostało wyjaśnione. Przyznali się, że zostali opłaceni. Tak, zostali opłaceni, a prawdopodobnie no, wszystkie, tak powiem, drogi prowadzą na wschód. I tutaj jest to w zasadzie jasne. Było to bardzo nieprofesjonalnie zrobione. Podobnie zresztą jak wiele z tych właśnie prowokacji polegających na zniszczeniu pomników, no poza Hutą Pieniacką, gdzie zastosowano materiał wybuchowy, to większość tych napisów wskazywała na to, że w zasadzie ktoś z zachodniej Ukrainy nie mógł tego zrobić. Tam były po prostu błędy. Natomiast więc tutaj raczej nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości także strona polska, która w jakiś sposób bierze udział w śledztwie.
niestety nie wszędzie, że tak powiem, to śledztwo zakończono. Natomiast inną sprawą jest incydent tutaj, znaczy może to nie jest incydent, sprawa niewymieniona tutaj. To ja chciałem właśnie o to zapytać Andrzeja Szeptyckiego. Panie doktorze, sytuacja nazwania przez Radę Miasta, przez organ samorządowy, od administracji publicznej, jednej z głównych ulic w Kijowie, nazwiskiem Romana Szuchewicza, zrobienie z tego wielkiej fety, czy jest incydentem, czy jest pewną inicjatywą realizowaną tylko przez pewien odłam samorządowców, czy można nazwać, że to jest coś, za czym państwo ukraińskie stoi w swoim autorytecie? Ja myślę, że to jest przede wszystkim błąd polityczny. Przynajmniej na płaszczyźnie stosunków polsko-ukraińskich. Znaczy, chronologia była mniej więcej taka, że w trakcie Euromajdanu, z powodów zupełnie współczesnych, szukania sobie nowych bohaterów, bohaterów niezłomnych, Ukraińcy szerzej odkryli poza Ukrainą zachodnią tradycję ukraińskiej powstańczej armii, z powodów, myślę, głównie wewnętrznych. Natomiast w tej chwili im bardziej Polska przekonuje, z powodów zrozumiałych dla niej, że to jest dla Polski średnio akceptowalne, to tym bardziej w tej chwili obserwujemy też na Ukrainie już pewne usztywnienie w kontekście polsko-ukraińskim, czyli próba obrony, słuszna, niesłuszna, możemy o tym dyskutować, prawda, tej własnej pamięci historycznej. To Ukraińcy, również zaangażowani od lat w dialog polsko-ukraiński, mówią, prawda. Więc ja myślę, że na płaszczyźnie stosunków polsko-ukraińskich to jest błąd polityczny. Natomiast na płaszczyźnie wewnętrznej ja to postrzegam jako realizację prawa do własnej pamięci historycznej. Tak samo jak z uchwałami wońskimi w Polsce. W stosunkach dwustronnych to był ogromny błąd polityczny, bo to się ciągnie do dzisiaj. Natomiast na płaszczyźnie prawa do pamięci historycznej jest to zrozumiałe. Krzesimir Dębski, czy to jest zrozumiałe to stanowisko doktora Andrzeja Szeptyckiego, ale też czy zrozumiałe jest to, że ta pamięć o niezłomnych, którzy walczyli, w cudzysłowie niezłomnych tych, którzy walczyli z NKWD, no a przy okazji zabili trochę Polaków, czy to jest rzecz, z którą my musimy się pogodzić? No właśnie ta pamięć o naszych bohaterach i prawo Ukrainy do wybierania sobie bohaterów, tak jak często się słyszy. No niestety, tu widać było na mapie, to jest bardzo niebezpieczne, że w Kijowie były takie incydenty, prawda? Że kiedyś to zachodnia Ukraina to była ta nacjonalistyczna część, a reszta jakby była obojętna Ukrainy. A teraz się okazuje, że te nacjonalistyczne wpływy przejawiają się już w Kijowie i są właśnie nawet obecne w Radzie Miasta Kijów, które kiedyś no, było właściwie wolno od tego rodzaju jakiegoś nastawienia. No prawo do swojej polityki historycznej, no jest cały czas właśnie to bardzo dziwna rzecz jest, że no się jednak w wielu środowiskach i to rządowych i przede wszystkim w podręcznikach już się pisze, czyli młodzieży i dzieciom się sączy, prawda, nacjonalistyczną wersję historii, że jest to bardzo niebezpieczne, no i że co ciągle się słyszy wypieranie prawdy, nieakceptowanie no naszej jakiejś tam wersji historii. Te podręczniki to w Polsce czy na Ukrainie? No, na Ukrainie. Albo w Polsce też. Na Ukrainie. No ale się, przepraszam, no ciągle się nawet neguje zbrodnie, że to były symetryczne walki albo jakieś tam bratobójcze, prawda? Prosty wywód statystyczny. Ile było mieszkało Polaków przed województwem wołyńskim na przykład w 1938 roku? Ostatnie dane były. 12%. W wyniku I wojny światowej bolszewickiej Polacy uciekali w głąb Rosji, tego byli mordowani, wyjeżdżali, uciekali tak samo jak i Żydzi. Głównie Ukraińców traktowali bolszewicy jak swoich na przykład. I było 12%. Mamy 1939 rok i mobilizacja, idą Polacy na wojnę do centralnej Polski. Walczą z Niemcami. Ci, co nie wyjechali, zostali, wylądowali w Katyniu, w Ostaszkowie, prawda? Bo Sowieci przychodzą na tereny i znowu eliminują następną grupę mężczyzn uzbrojonych. Jestem pewien, czy mamy rozmawiać w tej chwili o Wołyniu, czy o współczesnych stosunkach polsko-ukraińskich? Nie, o tym, no tak, ale to jest właśnie współczesność. Nie, się neguje tę historię, ale zaraz. I teraz jest 12%. Wyszli na wojnę, wylądowali na zachodzie, siła zbrojnych na zachodzie.
mamy znowu okupację sowiecką, która eliminuje mężczyzn następnych, Katyń i tak dalej, bramka do Wojska Sowieckiego, na Syberię wywózki, więc z tej ludności 12% zostaje już, nie wiem, 6-5%. Przychodzą Niemcy na roboty, w pierwszej kolejności wyjeżdżają tego. Więc przepraszam, jakie mogły być symetryczne walki i kto mógł to robić? Ja o symetrycznych walkach nic nie mówiłem, natomiast ja bym jednak wrócił do współczesnych stosunków, jeśli można. Dwie krótkie uwagi. Po pierwsze, stosunki polsko-ukraińskie to nie jest jedynie historia, to nie jest jedynie Wołyń i myślę, że jest ogromną szkodą i to mówię i zarówno Polakom, jak i Ukraińcom. Ostatnio w ukraińskiej telewizji usłyszałem, że reprezentuje to polski punkt widzenia na historię. Sprowadzanie do historii stosunków dwustronnych, zwłaszcza do Wołynia, jest ogromną szkodą, mamy wiele innych rzeczy do zrobienia. Natomiast druga rzecz, tu mi się przyda... Znaczy, ale zaraz, jak to, pomijamy jakieś... A tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi zabitych? Ja nie pomijam, ja mówię o sprowadzaniu. A druga rzecz, tu by się przydała druga mapa. Oczywiście bez moździerzy, ale mapa pod tytułem antyukraińskie incydenty w Polsce. To proszę poczekać, oto felieton, który zarejestrowała nasza kamera w Kruszewicach. Bardzo proszę. To nie było upamiętnienie nagrobne, tylko ewidentna próba wzniesienia pomnika ku chwale. Elementy składowe tego upamiętnienia przewieziono ze Lwowa, natomiast wykonawstwo było po stronie tutaj ludzi miejscowych. Pomyślałem, że zadam tutaj panu wójtowi z czystej ciekawości pytanie, jak to faktycznie z tym pomnikiem jest. Pan wójt tutaj życzliwie podszedł do tematu, bardzo szybko odpowiedział na moje pytania dotyczące legalności tego obiektu. Dołączył do tego właśnie postępowanie prokuratury, które było prowadzone w 1995 roku. Stwierdzał o nielegalności tej budowli, skoro na osiedlu można wybudować 60 metrów chodnika w ramach czynu społecznego. Można przyjść na cmentarz i posprzątać nagrobki żołnierzy wojennych w ramach czynu społecznego. To również w ramach czynu społecznego będzie można usunąć takie nielegalne upamiętnienie. Cała działalność związana z usunięciem tego pomnika była prowadzona legalnie. Potwierdziło to Ministerstwo Kultury i IPN, który wydał swój komunikat chwilę potem po rozbiórce. Tutaj obok tego już nieistniejącego obeliska, raczej z tego, co z niego pozostało, znajdują się dwa groby ukraińskie, chyba żołnierzy UPA, prawda? Tak, ten, który państwo widzicie naprzeciw, to jest typowe upamiętnienie nagrobne z 1945 roku. Troje żołnierzy UPA jest tam pochowanych. Wcześniejszy nagrobek obok po lewej to jest jeszcze z 19 roku pochówek. Nikt się tych upamiętnień nie czepia, nikt im krzywdy nie robi, ponieważ są to upamiętnienia nagrobne i na takie zgoda jest. Jak to miejsce zostanie zagospodarowane? Jednym z elementów tego upamiętnienia był krzyż. Zwykły, prosty krzyż, który uległ częściowemu zniszczeniu podczas demontażu tego upamiętnienia i dzięki staraniom tutaj kolegi Marka i jego znajomych został poddany renowacji, odnowie całkowitej i zamierzamy go tutaj w tym miejscu ustawić i poświęcić go Ukraińcom pomordowanym przez UPA za pomaganie Polakom. Jak się okazuje z badań prowadzonych przez IPN jest takich Ukraińców ponad 1300 już odnalezionych, którzy uratowali przed mordami UPA 2,5 tysiąca Polaków. Na bazie osób, które tutaj się zaangażowały w rozbiórkę tego nielegalnego upamiętnienia w Kruszewicach zbudowaliśmy 3 maja Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich Upamiętnień w Polsce. Społeczny komitet, który będzie zajmował się właśnie wyszukiwaniem wszystkich nielegalnych upamiętnień UPA na terenie Podkarpacia i będziemy podobną drogą, którą tutaj wytyczyliśmy w przypadku tego nielegalnego upamiętnienia postępować. I my na terenie Polski bardzo chętnie widzimy Ukraińców, chcemy dobrej współpracy, natomiast absolutnie nie zgadzamy się na żadne formy gloryfikowania czy też propagowania banderyzmu, ideologii UPA, a szczególnie bohaterów tych, którzy w pamięci Polaków zapisali się jako mordercy. Zapowiedź, że będzie więcej takich inicjatyw. Znaczy, jeżeli można... Znaczy, sprawa pomnika w Kruszewicach jest znana, natomiast czy był to bardzo zły moment? Ja nie bronię samego pomnika, wszyscy wiemy, było to upamiętnienie nielegalne, wiadomo czyje. Niemniej
Ten pomnik stał od 90 któregoś roku, chyba drugiego, czy... I czasu na to, żeby tą sprawę załatwić, było naprawdę sporo. Natomiast ja słyszę takie deklaracje, mnie mrówki chodzą po plecach, ponieważ to jest tego typu spojrzenie, że tylko po polskiej stronie są takie rzeczy. Tymczasem upamiętnień polskich na Ukrainie i to upamiętnienie również bez przez wszelkich formalności jest sporo. No tak, tylko tutaj w tym przypadku mówimy o upamiętnieniu. Te polskie upamiętnienia na Ukrainie, one dotyczą chyba ofiar. Tam, gdzie są miejsca kaźni i tam, gdzie były groby. Oczywiście, i to groby... Tak, oczywiście, tylko że ja się boję czego innego, że po prostu, że nikt na to nie będzie patrzył, że w ramach można po tym zrobić i zorganizować pewnego typu odwet i wtedy nikt nie będzie patrzył, kto co. Stwarza to określoną atmosferę, złą atmosferę, bo moim zdaniem tego typu rzeczy należy załatwić, ale należy załatwić zupełnie inaczej. Nie powołuje się w tym celu żadnej organizacji, że tak powiem. No nie jest normalną rzeczą, żeby organizacja społeczna organizowała rozbiórki nawet nielegalnych obiektów. To nie jest coś, co powinno być, że tak powiem... No ale jest organizacja, praktyką. Jest społeczna, ludzie nie chcą takich, a tutaj Rada Miasta uchwala ulicę. Nie, i proszę zobaczyć, co robią Ukraińcy. Pisarze Jury Andrychowicz i Oksana Zabuszko piszą list, wstrząśnięci wymową filmu Wołyń, że to jest nóż w plecy narodu ukraińskiego i pisarze nie mogą się zdobyć na refleksję, że być może coś jest nie w porządku z tym UPA, że to jest jakaś może wstydliwy okres z czasów przynajmniej wstydliwy ukraińskiej działalności politycznej i oni się są wstrząśnięci. Jak pisarze, którzy mają być sumieniem narodu, mają znać wady i zalety swojego narodu dogłębnie, nie potrafią się zdobyć na refleksję na ten temat. Musimy sobie zdobyć sprawę jeszcze taką rzecz, że nie możemy traktować tego... Pozwólmy panu Andrzejowi powiedzieć. A propos pomnika, no ja mam taką refleksję nieco publicystyczną, mianowicie parę lat temu na krakowskim Przedmieściu taki krzyż stał, nie wiem, czy pamiętacie. I on też stał, zdaje się, nielegalnie i potem podjęto decyzję o jego przeniesieniu do jednego z kościołów warszawskich. Chyba pan prezydent Komorowski tę decyzję podjął. I nie wiem, czy państwo pamiętacie, jaki straszny był oto lament irwetys. Ja akurat się zgadzam z tym lamentem irwetesem. Ja uważam, że jeżeli ludzie sobie postawili krzyż, nawet nielegalnie, miejsce upamiętnienia, to mnie osobiście naprawdę nie przeszkadza, że ci ludzie do tego krzyża chcieli przychodzić tam, upamiętniać, nawet jeżeli on stał nielegalnie. Tylko wobec tego przyjmijmy to, że niektórym przeszkadzało przeniesienie krzyża z krakowskiego. Oni go nie zniszczyli, oni go nie przenieśli do kościoła. Innym przeszkadza to, że zburzyli pomnik, a zostaje krzyż tylko poświęcony dziwnym trafem innym ofiarom, prawda? Dobrze, tylko czy tutaj możemy dawać taką symetrię? Krzyż upamiętniał tragiczną, niewyjaśnioną do tej pory katastrofę, w której ginie w niewyjaśnionych okolicznościach wielu z ważnych Polaków. Tamte upamiętnienia, o których mówił Krzysztof Dębski, są upamiętnieniami ludzi, którzy byli mordowani i którzy leżą na ziemi bez krzyża, bez żadnego znaku, symbolu. Tu w tym wypadku, jeżeli chodzi o Różewicę, to było raczej upamiętnienie nie grobu kogoś tam, tylko upamiętnienie ku chwale morderców, ku chwale ludzi. Wie pan, ile ludzi padło ofiarą represji sowieckich na zachodniej Ukrainie w latach 44-45? Łącznie około 500 000 zamordowanych, wywiezionych. 32-33, no chłopodobór jeszcze nie, więcej. Nie, ale ja mówię w tej chwili bardzo konkretnie o zachodniej Ukrainie, bo na zachodniej Ukrainie, o tym mówił pan Krzesimir Dębski, są ci wredni nacjonaliści, działa UPA, prawda? I teraz trzeba powiedzieć jasno, tak, UPA mordowała, natomiast UPA jednocześnie walczyła w bardzo skrajnych, dużo gorszych niż nasi, niezłomni warunkach i to za to ci ludzie są w tej chwili cenieni, prawda? Natomiast mój punkt jest taki i do tego wracam, prawda? Jeżeli ktoś chce upamiętniać, to ja osobiście uważam, że on ma do tego prawo. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo mówiliśmy o tym, że mapa, prawda? Tu są Chruszowice, ale były kwestie incydentów w cerkwi w Gdańsku. Były jakieś w zeszłym tygodniu zniszczenia, drobne, ale akty wandalizmu w cerkwi w Przemyślu. W tej chwili ma być w najbliższych dniach procesja religijna. No właśnie dzisiaj robimy ten program również między innymi dlatego, że w tę najbliższą niedzielę ulicami Przemyśla zapowiedziano przemarsz
no, procesji uroczystej, ale ponieważ w ubiegłym roku doszło tam do incydentów, zapytaliśmy tych ludzi, którzy widzieli te incydenty z bliska, mało tego, na których padło oskarżenie, że to oni robią, ponieważ mówi się o nich, że są agentami Putina, w najlepszym wypadku szowinistami nienawidzącymi organicznie obywateli Ukrainy, zapytaliśmy ich o zdanie, bo do tej pory raczej nikt ich nie miał okazji wysłuchać, o to, co nam powiedzieli. Tędy przechodziła i przechodzi cyklicznie słynna pani Hida. Ona rusza tam z katedry grekokatolickiej, później przechodzi bocznymi uliczkami na ulicę Basztową, schodzi na ulicę Słowackiego i następnie już podąża tam na cmentarz w Pikulicach. Ta uroczystość kościelna jest wykorzystywana do propagowania symboliki faszystowskiej, do kultu Bandery, do kultu OUN i UPA. No bo skoro uczestniczą w nim byli bojownicy, byli członkowie UPA, którzy potrafią przyjść na te uroczystości z medalami Szuchewycza, Bandery i z taką symboliką, to rozumiem, że jest przyzwolenie cerkwi na tego typu zachowanie. Doszło do jednego incydentu, gdzie jeden z członków tej procesji szedł w czerwono-czarnej wyszywance, a te barwy, no niestety, ale kojarzą się jednoznacznie, szczególnie na tych skrwawionych terenach. I po nieudanej prośbie do policji, aby policja interweniowała w sprawie tego człowieka, więc no, komuś puściły nerwy i zdarł z niego tą koszulkę. I to był cały eksces, tam nie było żadnego napadu na procesję, tak jak to stawia strona ukraińska i starała się rozdmuchać to na cały świat. Rozpoczęły się, można powiedzieć, wycieczki do Przemyśla, różnego rodzaju czasopism, ludzie z Gazety Wyborczej, z Okopres, z Krytyki Politycznej, z Newsweeka, więc tych artykułów niepochlebnych pod kątem Przemyśla, jako miasta ksenofobicznego, jako miasta niesprzyjającego Ukraińcom, stworzono no, bardzo krzywy obraz tego, co tu jest. Od czasu tej pana Hydy, gdzie właśnie wysokiej rangi urzędnik ukraiński Światosław Szeremeta, zresztą ten sam, który dzisiaj blokuje polskiemu IPN-owi prace poszukiwawcze ofiar ludobójstwa na Kresach. On oskarżył mnie właśnie o zorganizowanie tej całej kontrmanifestacji. Od tego czasu przepuszczono na mnie i no, ogólnie na Przemyśl, na prezydenta Roberta Homę szereg ataków w mediach ogólnopolskich, głównie takiego nurtu lewicowego. Ukraińcy, szczególnie właśnie ci Ukraińcy związani ze Związkiem Ukraińców w Polsce, wracają i żyją cały czas historią, cały czas upiorami historii. Nie wyobrażają sobie, że może być normalnie, że można zbudować z Polakami normalne relacje. Ludzie, którzy oskarżają polskich patriotów o działalność na rzecz, nie wiem, wywiadu rosyjskiego, prawda, czy agenturalny, czy ogólnie na rzecz Rosji, jednocześnie są największymi propagatorami nazizmu, prawda, ukraińskiego w postaci banderyzmu. I to jest największy paradoks tego wszystkiego. Wielokrotnie wzywaliśmy nawet nasze stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce o odcięcie się od ideologii OUN. Nigdy tego nie uczyniono. Jakiś czas temu jeden z dziennikarzy poprosił mnie o udzielenie wywiadu dla niemieckiej telewizji Rundfunk Berlin und Brandenburg. Zgodziłem się na ten wywiad na temat właśnie stosunków polsko-ukraińskich. Zgodziłem się na ten wywiad i przyjechała niemiecka dziennikarka, pani Agnieszka Hreczuk. My, mówiąc o Wołyniu, my mówiąc o działalności OUN i UPA na terenie powiatu przemyskiego, my jesteśmy traktowani jako wróg Ukrainy, czego symbolem jest zakaz wjazdu dla prezydenta Roberta Homy. Mam nadzieję, że w Polsce wreszcie ktoś dostrzeże tą działalność, jaką prowadzi Związek Ukraińców w Polsce. Bo jest to działalność, która szkodzi zarówno Polakom, ale i przede wszystkim Ukraińcom. I to małe wyjaśnienie od razu. Prosiliśmy o wypowiedź Związek Ukraińców w Polsce. Zapraszaliśmy ich do programu. Odmówili. Nie chcą na ten temat przynajmniej z nami rozmawiać. Przykro mi. Mam nadzieję, że to jest jakiś chwilowy rodzaj stanowiska i nam zależy na tym, żeby na ten temat rozmawiać. Panie Andrzeju. Jedna, myślę, istotna uwaga do tego materiału. Mianowicie zajęliście się tym, co było w zeszłym roku. Natomiast bojąc się o tym, co może być w niedzielę. To ja proponuję lekturę mediów społecznościowych, to tam się pan dowie dużo dokładniej.
Bo w tej chwili się już grupy organizują, które chcą w tej tegorocznej procesji przeszkodzić. Pod hasłami niektórzy tłuc Ukraińców, a niektórzy jeszcze przy okazji tłuc muzułmanów. W związku nie widzę, ale to czytałem dwa dni temu w internecie. Nie, ja o tym mówię słowo zupełnie... przeciwko słowu. Ja z kolei dowiedziałem się od tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, że oni na swoich mediach społecznościowych opublikowali odcięcie się od wszelkich incydentów, uznają, że nie będą reagowali, wycofują się z jakichkolwiek działań. Bardzo się cieszę. Ja nic nie powiedziałem, że to są ci sami ludzie. Mówię tylko, co z kolei wyczytałem w mediach społecznościowych. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili mamy w Polsce pewnego rodzaju przyzwolenie. To się zaczęło od pewnej wypowiedzi o milionie uchodźców ukraińskich w Polsce i od paru innych wypowiedzi, które być może pamiętacie, mamy pewnego kogo rodzaju... Kogo pan ma na myśli? Czyja to była? O tym mówiła pani premier Beata Szydło, jeśli się nie mylę, a potem jeszcze ludzie z MSZ-u, że mamy w Polsce milion uchodźców z Ukrainy, co jest wierutną bzdurą, dlatego że jak sprawdzimy dane, to kilkunastu obywateli Ukrainy w ciągu ostatnich lat dostało azyl w Polsce. I po pierwsze dokonuje się pewna taka próba zbitki. Mówię o tych muzułmanach nieprzypadkowo, prawda? Pomiędzy Ukraińcy, imigranci, muzułmanie, terroryści. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, i to jest, wydaje mi się, też dosyć groźne, mianowicie to się pojawiło w jednej z tych wypowiedzi zresztą, prawda? My akceptujemy Ukraińców, a pod warunkiem, że oni będą się zachowywać tak, jak my chcemy. Tego już nie powiemy nigdy. Przepraszam, nie. Czy taki... Nie. Tak, ale ja chciałem jeszcze wrócić do pańskiej wypowiedzi, bo pan zrobił takie rozróżnienie, bardzo niebezpieczne, myślę, że tak, że banderowcy, że no, oni bardzo pięknie walczyli z Sowietami. I to jest bohaterstwo, które jest no, niekwestionowane i oni są bohaterami dla tego Ukrainy. Pół miliona ofiar. No ale... To ofiary, mówimy później, sowieckim, ale że ci banderowcy mordowali, brali udział w mordercy, stają się bohaterami, no to jest, jak ich rozdzielić? Jak to zrobić to, że oni tu z Sowietami byli, dzielnie walczyli, są bohaterami, a tu jednak wymordowali, przećwiczyli na Żydach, na Polakach. To niech pan powie Francuzom, żeby nie świętowali rewolucji francuskiej, bo wymordowali całą Wandeę. To jest podobna logika. A my cały czas o tym mówimy. Francuzom w każdej chwili. Ale uzależnia pan relacje... Na szczęście nie sąsiadujemy z nimi. Mało tego, w jednym z ostatnich programów podkreśliliśmy również, co zrobili Francuzi. Ochotnicy francuscy 13 i 14 lipca 1942 roku spędzają 13 tysięcy obywateli francuskich pochodzenia żydowskiego na stadion, na hipodrom, a stamtąd pociągami ich w pęczkach zawieźli do Oświęcimia. Ale czy uzależnia pan stan relacji polsko-francuskich obecnych, politycznych od tego, żeby Francuzi nie świętowali 14 lipca? Nie uzależnia pan tego. Nie, natomiast w przypadku Ukrainy, czy uzależnia pan stan relacji polsko-rosyjskich od tego, żeby w Rosji świętowali Dzierżyńskiego? Nie uzależniam, tak, ale proszę pana... Dokładnie tak. Dlatego... Mówiliśmy... Jeszcze chciałbym coś tutaj dodać, bo myślę, że wchodzimy w sprawę, której nie rozstrzygniemy. Ale nie, rozstrzygniemy na tym natomiast... poziomie. Przepraszam, panie Mirosławie, do pana Andrzeja mam takie pytanie. W Polsce mamy postać niejakiego Wołyniaka, bohaterskiego żołnierza wyklętego w strukturach polskich patriotycznych, który walczył z NKWD i bohatersko walczył z NKWD, ale ma na swoim koncie również jedną haniebną rzecz. 300 osób narodowości ukraińskiej przygotowanych do wywózki w tereny Związku Sowieckiego, otoczone przez NKWD, zamknięte w szkole, oni dopadli tą wieś, puścili wolno NKWD-owców i według relacji naocznych świadków wymordowali tamtą ludność cywilną. Dziś w Polsce postać Wołyniaka jest zamilczana, jest po prostu nieobecna, nie tyle w dyskursie historycznym, ale nie jest bohaterem. Nikt przy zdrowych zmysłach nie podniesie inicjatywy pod tytułem postawić pomnik Wołyniakowi. To jest rzecz haniebna i wstydliwa. Jego bohaterstwo walki z komunistami jest pamiętane, ale to, co wykonał, mordując osoby cywilne, jest po prostu hańbą, która spada również na tych wszystkich, którzy by dzisiaj mieli pomysł, żeby go upamiętniać. No jak powiedział Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa. Nie czcimy szmalcowników, czcimy Ulmów na przykład. No właśnie, a ja myślę, że w ogóle to jest głębszy problem, nawet lingwistyczny, że na Ukrainie
No, u nas na przykład Warchołów uważamy za ludzi, którzy rozłożyli naszą państwowość, nasz kraj, straciliśmy warcholstwo, prawda, magnaterii, szlachty, przyczyniło się do upadku. Na Ukrainie hajdamacy są, można powiedzieć, jakimś odpowiednikiem Warchołów i się ich czci. Ludzie, którzy nie przestrzegali prawa, dużo nabroili, nazwijmy tak w skrócie. Ale chciałem powiedzieć teraz tak. Nie z uporem. Pan z uporem stara się sąsiadom organizować ich historię i ich pamięć historyczną. Nie, znaczy, tylko że mamy problem, ale przepraszam. Kto był dobry, kto był zły. Ale nie, przepraszam, chciałem lingwistyczny problem. Że na całym świecie, demokratycznym, a szczególnie w Europie, nacjonalista to jest ten, co podkładał bomby w kraju Basków, czy irlandzki terrorysta, który zabijał niewinnych ludzi i podkładał bomby. I my zmieniliśmy naszą nomenklaturę. Na przykład Niemców kiedyś nazywaliśmy zbrodniarzy hitlerowcy, faszyści, teraz mówimy naziści. Z angielskiego nacji na naziści. Na Ukrainie bardzo wielu, no tak, ale na Ukrainie bardzo wielu, a partia jak się nazywa? Organizacje nacjonalistów ukraińskich. I do mnie przychodzą, witam profesorów, inteligentów ukraińskich, mówię, ja jestem nacjonalist. Czy to nie świadczy o tym, że nie zrozumiano jeszcze, jakie anachroniczne jest nastawienie właśnie do problemu właśnie zbrodni, że przecież już na świecie zmieniono, my zmieniliśmy nomenklaturę i że narodowy, czyli patriota, ja rozumiem, że Ukraińcy mówiąc nacjonalista jestem, to znaczy, że niby jest patriotą, ale czy nie powinni znaleźć innego słowa, a nie szokować, do Europy się nie wyjdzie z hasłem jestem nacjonalistą. To są już trochę semantyczne problemy. Ja ale dobrze, to właśnie tak, nie to dobrze, ale idą bardzo głębokie wydaje, procesy, Krzysztof, ale mnie się problemy wydaje, że z pamięcią. Nie, to zgadza się, ale mnie się wydaje, jest pytanie jeszcze bardziej zasadnicze i to zapytam kogoś, kto mieszka na Ukrainie, jest obywatelem Ukrainy. Panie Mirosławie, czy postawa gloryfikująca Banderę jest czymś powszechnym dla... Otóż właśnie, nie jest powszechnym. Ostatnie badania profesora Strejka też pokazały, że osób potępiających Banderę jest około 40%. Tak powiem, osób, których, tak powiem, wychwalających tą postać było około 38%. 5% w ogóle nie wiedziało, kto to jest. Więc przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że nie ma jakiegoś stanowiska, które można nazwać stanowiskiem ukraińskim na ten temat. Jest forsowana przez pewne kręgi tak zwana ołnocentryczna wizja historii Ukrainy, ale wcale nie jest to jedyna wersja. Mnóstwo ukraińskich historyków jest temu przeciwnych. Owszem, w tej chwili część osób zbliżona do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowych reprezentuje ten typ historii. Ale nie jest to jedyne środowisko. My przedstawiamy to w ten sposób, że Ukraińcy to omalże znak równości banderowcy i to w naszym pojęciu oznacza coś antypolskiego. No przepraszam, ale 38% to jest bardzo dużo. W Niemczech 5%, jeżeli jest neonazistów, to już się uważa, ale to nie są neonaziści. To są ludzie, którzy po prostu wierzą w pewną wersję, którą się im podaje. Ale w tych badaniach, które przeprowadziło Narodowe Centrum Kultury i profesor Stryjek, wychodzi jeszcze jeden paradoks, że ludzie najbardziej przyjaźnie nastawieni do Polski, to znaczy jednocześnie deklarujący najbardziej prozachodnie postawy, sympatię do Polski, jednocześnie najchętniej odwołują się do... No właśnie, do kultu i do tradycji banderowskiej. Jak to zrozumieć? To jest jakaś kompletna schizofrenia. Panie nie, Mirosław. Ja myślę, że wbrew pozorom, i tu nie chcę obrazić przyjaciół z Ukrainy, ani z Ukrainy Wschodniej, ani z Zachodniej, ale pan Krzesimir Dębski przedtem mówił tak bardzo krytycznie o zachodniej Ukrainie. Zachodnia Ukraina jest w istocie dużo bardziej podobna pod różnymi względami do Polski, zwłaszcza zresztą do Polski południowo-wschodniej, która jest zaraz obok. Od Ukrainy naddnieprzańskiej, już nie mówiąc o Ukrainie wschodniej, prawda? Dlaczego Polacy lubią jeździć do Lwowa? Bo się prawie tam czują, no prawie jak w Krakowie, czy jak u siebie, prawda? I teraz to nie jest kwestia wyłącznie architektury, to jest kwestia pewnej mentalności, to jest kwestia religijności, która jest na zachodniej Ukrainie mniej sowietyzowanej. Dużo większa niż na Ukrainie naddnieprzańskiej tak zwanej. I o co chodzi, odpowiedź na pana pytanie, prawda? Ukraina zachodnia, faktem jest, że można powiedzieć, że zatrzymała się dużo bardziej w wieku XX, to jest a propos tego nacjonalizmu, prawda? Ale to, biorąc pod uwagę i procesy narodowotwórcze, i pół wieku, czy 70 lat
takiego zamrożenia, jakim był okres sowiecki, to jest do pewnego stopnia zrozumiałe. Natomiast w dalszym ciągu, jeżeli chcemy, żeby Ukraina się rozwijała drogą środkowoeuropejską, a nie drogą białoruską, znowu nikogo nie obrażając, to myślę, że dużo bardziej chcemy, przynajmniej taka jest moja opinia, żeby to była Ukraina taka lwowska, mówię hasłowo, niż Ukraina doniecka, czy nawet Ukraina dniepropietrowska, prawda? Te elity kijowskie, które się nie interesowały zupełnie, prawda, nie wnikały w tę historię, no to był kto? Dniepropietrowsk, Donieck, Kuczma, Tymoszenko, ci wszyscy skorumpowani, współcześni warchołowie, o których pan mówi, prawda? Ja osobiście takich ludzi, nawet jeżeli oni przeproszą za Wołyń, ja ich Ukrainie nie życzę. No Kuczma zrobił uroczystości z Kwaśniewskim i teraz to w Polsce te uroczystości nic, są... Nic nie wynikało. Tak, ale niebezpieczna jest historia, że jak to bywa w rządach koalicyjnych, a mamy na Ukrainie rządy koalicyjne, że mniejszość, najmniejsza partia, czyli Swoboda, dostaje na przykład resort oświaty. I oni kreują wersję podręcznikową. Ale podręcznikową, ale kiedyś czytałem i tam właśnie tacy ludzie o nacjonalistycznym niestety ciągle tak, oni piszą podręczniki i to jest bardzo niebezpieczne. W ostatnich wyborach parlamentarnych formacje nacjonalistyczne w ogóle nie weszły do parlamentu. I na szczęście jest to margines polityczny, między innymi jedna z tych partii, która nie weszła do parlamentu, dziś żąda wydalenia księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, co też jest absurdem. I teraz uwaga, tu musimy postawić kropkę. Ja podejmuję deklarację wobec panów, wobec telewidzów, że o roszczeniach majątkowych, o których mamy nowe informacje Ukraińców wobec nieruchomości, które są na Podkarpaciu i o tym, jak budować ten dialog, również o badaniach profesora Stryjka, mówić będziemy w którymś z kolejnych naszych programów. Ja już teraz panów zapraszam, ale musimy kończyć. Dziękując za rozmowę panom, wysłuchaliśmy jeszcze jednego głosu prezydenta Roberta Chomy, który 17 stycznia został cofnięty z granicy i nie wpuszczony na terytorium Ukrainy. Wysłuchajmy profesora Chomy, natomiast już po nim nie będzie dyskusji, ponieważ po nim, po profesorze Chomie, oddamy głos artystom, muzykom, którzy będą mówili, ile muzyki w polskich mediach, ile polskiej muzyki w polskich mediach. Dziękuję bardzo panom. Przed nami ważna data, bo 11 czerwca i ten 11 czerwca będzie także tymczasem weryfikacji. Mieliśmy już jedno spotkanie organizacyjne przed samą panachydą. Odbędzie się kolejne w piątek. Przy tej okazji chciałbym zaapelować i poprosić o taki spokój, nieuleganie emocjom, o to, by się nie dać sprowokować, żeby raz na zawsze odpadła od Przemyśla ta przyczepiona nam niesprawiedliwie łata miasta ksenofobicznego, niegościnnego, nietolerancyjnego. Tak nie jest. Przemyślanie są gościnni, tolerancyjni i przez tyle lat czuliśmy się dobrze ze sobą, więc powinniśmy do tych rozwiązań wrócić. Czy to się uda, to zależy od obu stron. Moje wszelkie działania, za które zresztą w kolejnych wyborach płaciłem cenę polityczną, będąc raz Ukraińcem, raz Ukrainofilem, zweryfikowałem także pod kątem właśnie mojego zaangażowania i tego, co mnie spotkało. Co nie znaczy, że się obrażam na Ukrainę czy Ukraińców. Natomiast na drugą stronę póki co jeszcze nie jeżdżę. Tutaj relacje także ochłodły dosyć mocno. Na pewno nie będzie z mojej strony nigdy zgody na to, że na odradzający się banderyzm. I tutaj jest oś sporu. Bo gdy rozmawiam, nawet ostatnio na posiedzeniu Komisji do Spraw Mniejszości Narodowej i Etnicznych, wyjazdowej przy Myślu, które odbywało się także w Domu Narodowym, przypomniał mi jeden z uczestników spotkania, że miałem się wyrazić, że dopóki Związek Ukraińców w Polsce nie odetnie się, zdecydowanie nie potępi tego, co miało miejsce na Wołyniu, to podobne zdarzenia mogą mieć miejsce. I zinterpretował to w taki sposób, że ja w tenże właśnie sposób nawołuję niejako, czy zachęcam do takich zachowań. Więc zdecydowanie temu zaprzeczam. Przecież nie jest niczym nadzwyczajnym moje życzenie wyartykułowane niedawno do Kuriera Galicyjskiego, że życzę Polakom, zamieszkałem we Lwowie, by mieli podobne prawa i cieszyli się w podobny sposób swobodami, jak czuje się mniejszość ukraińska w Polsce, w tym w Przemyślu. I jeden incydent, który odgrzewany jest od roku, nie jest w stanie tego zmienić.
Tyle prezydent Homa, a my w tej chwili zmieniamy temat. Jesteśmy w kolejnej części programu. Kilka tygodni temu, rozmawiając w programie o zamieszaniu z festiwalem opolskim, Wojtek Konikiewicz poruszył kwestię obecności polskich wykonawców w polskich rozgłośniach. Sprawa okazała się na tyle bulwersująca, że postanowiliśmy do niej wrócić. Jest z nami dzisiaj Piotr Metz, szef muzyczny, redaktor muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia. Witam cię, Piotrze. Dzień dobry. Jest z nami Wojciech Konikiewicz, autor całego zamieszania. Dobry wieczór. Piotr Jurecki, Rada ZAIKS-u, członek prezydium ZAIKS-u, ale również wybitny muzyk, artysta, ex-Budka Suflera i wiele innych projektów, właśnie wrócił z koncertu z Martyną Jakubowicz i Skiniorem. I na wyposażeniu studia Krzesimir Dębski, profesor Krzesimir Dębski, wybitny kompozytor i również artysta, autor wielu, wielu przebojów, jednej z najpiękniejszych polskich piosenek, Czas nas uczy pogody. Krzesimir, cały czas mi ta piosenka chodzi po głowie. Ale tylko po głowie, bo w radiu ostatni raz słyszałem ją 20 lat temu, prawda, panie Piotrze? Nie, graliśmy ją jak umarł Zbigniew Wodecki na przykład. O właśnie. Trzeba umrzeć. Jest bardzo fajna metoda, żeby polskiej muzyki było tyle, ile trzeba w polskich mediach. Musiałby dziennie umierać jeden wybitny artysta i wtedy wszystko by się zgodziło. Tylko kto by dalej tą muzykę pisał? To nie jest temat śmierci, nie jest tematem zabawnym. Mówię ironicznie, bo to w praktyce tak się przekłada. Ale to jest żenująca uwaga. Nie, nie, to zostawmy to. Mietku, jesteś autorem pewnej odezwy, takiego apelu, który postulowałeś zmiany w polskim prawie. Uważasz, że nieobecność polskich wykonawców w polskich rozgłośniach jest czymś, co wyróżnia nas negatywnie w Europie. Znaczy, mogę powiedzieć w sposób następujący. Przede wszystkim, prawdę mówiąc, brakuje mi tutaj jakiegoś młodego artysty, który mógłby opowiedzieć o swoich trudnościach. Ja nie jestem odpowiednim artystą, ponieważ mnie jako jednemu z niewielu artystów się dość udało w tym życiu. 40 parę lat pracuję profesjonalnie jako muzyk. I godnie z tego żyjąc. To nawet nie o to chodzi. Natomiast mam świadomość tego, co mam napisane w PESEL-u. Czyli, że niedługo ta moja kariera się, krótko mówiąc, zakończy. I w związku z tym ja mogę ewentualnie opowiedzieć coś w imieniu młodych muzyków, którzy dzisiaj zajmują się muzyką i w jaki sposób i jakiego rodzaju trudności mają. Natomiast zamiast opowiadać o rzeczach typu właśnie parytety polskiej muzyki w mediach, są, nie ma, dlaczego, ja się przede wszystkim zastanowiłem, z jakiego powodu tak jest. Podstawowym powodem to jest według mnie brak szacunku dzisiaj dla naszego zawodu artystów. On w przypadku artystów starszych powoli zanika, natomiast nie pojawia się w przypadku artystów młodszych. I teraz. A czym to się przejawia? Powodów jest kilka, moim zdaniem. Ja mówię cały czas, to jest moja opinia, to nie jest jakaś tam publiczna, ja mogę swoją przedstawić. Podstawową rzeczą jest to, że ja pamiętam, że był Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen, Marek Grechuta. Grechuta oczywiście, Ewa Demarczyk i tak dalej. Dlatego, że przed emisją każdego z tych utworów przedstawiano tytuł, wykonawcę, kompozytora i autora tekstu. W związku z czym ja mam tą świadomość dzisiaj, że był taki facet czy kobieta, która piękne rzeczy pisała. Ja dzisiaj nie wiem, kto i co gra. Jadę autem, słyszę muzykę, ładna, podoba mi się. Natomiast nikt mi nie mówi, kto to gra, to się nie pojawia nawet na pasku. W związku z czym ja nie mogę pójść do sklepu muzycznego i nie wiem, facetowi sprzedawcy zagwizdać fragmentu, który usłyszałem, a on powie aha i pójdzie na półkę i weźmie właściwą płytę i mi ją sprzeda. Także to jest, no krótko mówiąc, z tego powodu to się zaczęło. I po prostu im ten artysta jest młodszy, tym mniej razy usłyszymy w ogóle, że ktoś gra, ale nie wiadomo, kto to jest. Dobrze, to powiedzmy, Wojtku, teraz tak. Istnieją podobno parytety związane z ochroną polskiego języka, które narzucają regulacje rozgłośnią odnośnie proporcji muzyki anglosaskiej, czy muzyki w języku angielskim do tak zwanych audycji w języku polskim. Jak to wygląda?
Tu chodzi o takie regulacje unijne, które wymuszają na polskich nadawcach 33% twórczości w języku polskim. Ciekawo... Audycji słowno-muzycznych. Audycji słowno-muzycznych w języku polskim. Ciekawą stroną zagadnienia jest to, że do tej kwoty nie wlicza się muzyki na przykład instrumentalnej polskiej, natomiast o zgrozo wlicza się muzykę reklamową, która... Czyli co? Czyli reklama jeżeli, produktu... Jeżeli mamy jakąś piosenczynę z jakimś tam mniej lub bardziej udanym rodzajem muzycznej tapety, która reklamuje jakieś podpaski czy tam jakieś płyny do zmywania naczyń, to się uważa, że to jest coś, co wypełnia kwotę twórczości słowno-muzycznej polskiej. No więc krótko mówiąc, na miejscu podpaski byłbym zadowolony. Dobrze, Piotr, jak wygląda dzisiaj proporcja tego, co się dzieje na antenie w Trójce? Ja się najpierw odniosę do tego, co Mietek powiedział, ponieważ nie przyjmuję zarzutu, który podniósł, jeżeli chodzi o niezapowiadanie młodych wykonawców w radiu, które reprezentuję. U nas to nie tylko ma miejsce, ale młodzi wykonawcy pojawiają się bardzo często na osobnych sesjach nagraniowych, więc chciałem tylko załatwić sprawę, którą poruszył Mietek. Jeżeli chodzi o tak zwany parytet, cyfry to jedna rzecz. My jesteśmy zobowiązani ustawą do przestrzegania parytetu i tego parytetu... Ale parytetu tego, o którym mówił Wojtek, czyli ustawowego, tak zwanych słowno-muzycznych, w których natomiast, się mieści również reklama. Wojtek podniósł bardzo ważną rzecz, muzykę instrumentalną, na przykład polski jazz, na przykład muzykę filmową, muzykę, która towarzyszy akurat w Trójce spektaklom teatralnym, które często robimy na żywo, specjalnie pisaną. To są rzeczy, które się nie wliczają. Gdyby to wszystko policzyć, a także jest jeszcze jeden aspekt. Czy Monika Brodka jest polską piosenkarką? Zdecydowanie tak, ale jeżeli nagrała ostatnią płytę po angielsku, to się nie wlicza w ustawę. W związku z czym, gdybyśmy to wszystko policzyli, myślę, że proporcje w Trójce byłyby bliskie 50-50. Nie tak. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz a propos tego, o czym mówimy. Nie wiem, czy państwo się kiedykolwiek spotkali z terminem szwedzka mielonka. Pewnie nie. Autorzy mniej więcej wiedzą, co to znaczy. Czyli przykładowo, najczęściej to są Szwedzi. Kompozytor, drugi autor tekstu, wymyślają piosenkę, wysyłają ją do publishera polskiego lub reprezentanta wydawcy zagranicznego w Polsce. Tenże publisher szuka tekściarza polskiego, który napisze do tego polski tekst i mamy szwedzką mielonkę tak zwaną. Czyli dwóch Szwedów, jakiś tam Peterson i jakiś inny, plus polski autor. I teraz ten publisher szuka wykonawcy w Polsce. Najczęściej są to młodzi ludzie, którzy przeszli tak przez te talent showy jakieś tam i wielkie. To jeszcze mało, ponieważ, i wiem co mówię, powiem zaraz dlaczego. Część z tych piosenek można było usłyszeć w premierach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Szwedzką mielonkę. I również, również w konkursie Eurowizji, polski kandydatur. Że to były tak zwane... Żartujesz, tak? Oczywiście. Wiem, co mówię, czyli ponieważ... Zaraz. Polak jedzie na Eurowizję, reprezentując polską kulturę narodową za pomocą szwedzkiej mielonki albo szkockiej jakiejś trzeciej ligi, czy coś takiego. Kupionego tak ze stoków, tak? Tak. Nieoryginalnego tak, utworu. No, wyprodukowane nawet. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę taką, że to, oczywiście to są wszystko i to jest, są diagnozy prawidłowe, ale jeszcze nakłada się to jeszcze stara jakaś cecha naszego narodu, co Mikołaj Rej z Nagłowic określił, że Polacy nie gęsi są, mają swój język, ale jednak są gęsi. I na przykład my sami lubimy słuchać ciągle, znaczy ja nie, ale zagranicznych rzeczy. To się chyba wzięło... A skąd wiesz, że lubimy? A może nam ci prezenterzy muzyczni narzucają? Ale to, też to było narzucane, ale w komunistycznych czasach no, był deficyt, nie było, kto miał płyty zagraniczne, to od razu mógł w radiu miał audycję, bo miał dostęp do płyty. Nikt nie miał inny, tylko kilku panów, czterech czy pięciu, dziesięciu potem. I było snobizm na zagraniczne śpiewy, po angielsku. My ciągle chcemy naśladować, małpować, jak oni tam na zachodzie. No, żyją.
żyją, to my też już w filmach, już maniery aktorskie widać i to sposób grania się, to, wszystko to, się małpuje. To, co mówisz, to niby my chcemy, ale ja mam ciekawe doświadczenie. Ale przepraszam, że jeszcze dokończę, że na przykład właśnie tu mówiliśmy o Europie, że są jakieś kwoty czy tak dalej. Natomiast w wielu krajach nie ma kwot, ale byłem niedawno wjeżdżasz w Meksyku. Do Grecji, słuchać grecką Meksyku, muzykę. Właśnie, Grecy, Hiszpanie swoją. Meksyku w ogóle nigdy, 2 tygodnie jestem, nie słyszałem nic po angielsku. W Korei byłem teraz, 2 tygodnie nie słyszałem ani razu nic po angielsku. A wszyscy śpiewają po polsku. No więc teraz no. Do tego, co Krzysiemir mówił. Ja mam takie ciekawe doświadczenie za sobą, bo w ostatnich latach z powodów rodzinnych byłem wielokrotnie na takich weselach w okolicy Grójca podwarszawskich, gdzie tam, gdzie lud się bawi. Ludzie się bawią. I miałem okazję statystycznie sobie na dużej populacji sprawdzić, co jest grane i co jest słuchane. Oczywiście leci repertuar, nazwijmy to z obszaru disco polo i takie folkowe stare tematy. Co w tym złego? Nic w tym złego. Leci, uwaga, leci polska twórczość piosenkarska z lat 60., 50., 70., 80., nawet twój kawałek słyszałem, kolego, więc tantiemy poszły. Anna Jantar, Maryla Rodowicz, przeplata się sympatycznie z tymi... A czerwone gitary też? Też, jak najbardziej, Seweryn z Królu jest słuchaj. Wtajemniczonych Janek grał w czerwonych gitarach, tak. Pamiętam. Tak, i teraz tak. Stroił gitary nawet. Tak, mamy ciekawą schizofrenię, ponieważ z Polskiego Radia, od nadawcy państwowego mamy to słynne Baby Baby od rana do wieczora. A ludzie, do, no, do nas także, do ludzie, pozwól, że skończę, a potem rozszerzę. A ludzie głosują nogami. Głosują również w formie zakupów fonogramów, ponieważ wskaźniki zakupów płyt pokazały w zeszłym roku, że tam chyba ponad 50%, mimo takiej dysproporcji, nośników jest zakupionych w sklepach z muzyką polską. Więc ludzie głosują nogami STR, na polską twórczość. Z czego jesteśmy dumni, 160 tysięcy sprzedanych płyt. Dawid Podsiadło, rewelacja. No tak, a w procentach to wygląda tak, że według pomiaru Stowarzyszenia Producentów Audio Wideo za kwiecień mamy wynik trójka 27,75% polskiej muzyki, jedynka radiowa 52% muzyki. Ktoś prowadził cię w błąd, te dane są nieprawdziwe. No to proszę o dyskusję z Piotrem Kabajem, skądinąd szefem jeszcze Warnera chyba przy okazji. To by oznaczało, że Polskie Radio i biuro programowe fałszuje swoje dane. No ja powołuję się na dane Stowarzyszenia Producentów Audio i Wideo. Ale panowie, i nie mam zostawmy te procenty. Mnie się wydaje, że Krzesimir dotknął takiej istotniejszej rzeczy. Otóż chyba wszyscy pamiętamy, że wyprodukowano specjalny spot zarządów poprzednich z utworem Beatlesów, Hey Jude, tak? A na ostatniej okrągłej rocznicy porozumienia, podpisania porozumień sierpniowych, gwiazdą wieczoru był irlandzki kompozytor Chris de Bar. Bardzo fajna muzyka. O co chodzi? To jest taka metoda, wiesz... To jest taka epidemia, która się szerzy od dłuższego czasu. To, co podałeś, to jeszcze jest mały pikuś w porównaniu z tym, co się działo na przykład na koncercie z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, gdzie okazało się, że polska kultura jest niepełnosprawna, w związku z czym trzeba było się podpierać importowanymi wykonawcami z gminy Nowy Jork i okolice, którzy tam zaśpiewali bohatersko parę polskich piosenek, głównie Męcząc się z prompterem. Skasowali za to słuszne pieniądze i wszystko się zrobiło ładnie. Dobrze, potem ale czy to jest piękną... kompleks jakiś? Potem mieliśmy piękną akcję, kiedy ministra ta... Nie zdążymy tych wszystkich rzeczy omówić, Mucha, musimy, prawda, musimy konkludować. Dofinansowała biedaczkę Madonnę w kwocie 6 milionów złotych, bo tamta nie miała na bułkę. No to dobrze. No więc to jest takie czyli zjawisko... jak wyleczyć decydentów z tych kompleksów? Być może dlatego, jakby, że polskie radia, polskie media więcej puszczały polskiej muzyki, oni by też potrafili to docenić. Bardzo proszę, Ja przede wszystkim... Końcóweczkę, ostatnie słowo. No, to nie ostatnie, szybciutko powiem. O! Docelowo jest jeszcze dużo ważniejsza sytuacja, czyli tak zwane czyste nośniki. Ktoś kiedyś wprowadził wszystkich ludzi, internautów przede wszystkim, w błąd, mówiąc o tym, że internauci okradają artystów.
To jest nieprawda, ponieważ według prawa, nie tylko w Polsce, w Europie jest tak, że artyści, znaczy internauci mają prawo swojej rodzinie i w kręgu znajomych rozpowszechniać twoją pracę, twoją, moją i wszystkich. Mietku, to jest nowy wątek. My do tej sprawy dotyczących nośników i ZAX-u pewnie wrócimy, natomiast konkludując teraz, do Piotra Meca, czy uważasz, że stan obecny, procenty 30, tam ktoś mówi więcej, jest zadowalający? Czy uważasz, że to jest optymalna rzecz? Mogę odpowiadać. Czy autorskie audycje twoich wybitnych, starszych kolegów, bardzo znanych, nie będę po nazwisku mówił, muszą w 90% puszczać jakąś starą muzykę angielską, anglosaską? 90% to jest, po pierwsze, mija się z prawdą. Po drugie, mogę mówić tylko za własną stację, a jeżeli chodzi o promowanie polskiej muzyki, Trójka nie ma sobie nic do zarzucenia. Mamy co tydzień godzinne koncerty, mamy sesję młodych wykonawców, mamy muzykę jazzową, której stacje komercyjne nie dotykają, instrumentalną, która podnosi. I mamy jeszcze jedno, jeżeli zapraszamy do nas muzyka, to on nie ma wyliczonych 40 sekund na wypowiedź, tylko bardzo często jest zapraszany na godzinę. No niestety u nas jest gorzej troszkę. Mamy wyliczony czas na wypowiedź jest, i ten czas właśnie Wojtek, się kończy. Wojtek, który był ostatnio gościem Trójki z okazji Jazzu nad Odrą, więc myślę, że to wszystko składa się na obraz, którym Trójka jest liderem w promowaniu polskiej muzyki. No dobrze. No, ja bym dyskutował z tymi... Ludzie to zweryfikują, słuchając jutro Trójki. Ostatnie zdanie. Ja akurat jestem bardzo wdzięczny redaktorom prawdziwym, którzy kiedyś redagowali, bo dzisiaj to są konferencjerzy, za to, że przywozili te płyty z muzyką, dzięki temu mogłem się z nią zapoznać, bo nie miałem innego wyjścia. I tym podziękowaniem musimy zostawiać kropkę. Ja dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejszy, kolejny fragment rozmowy. Być może to jest dobry pomysł na to, żeby robić kolejne odcinki o tym, poruszając kolejne wątki. Ja bardzo dziękuję i teraz tak. Już za tydzień ulicami ponad 120 polskich miast przejdą marsze dla życia i rodziny, również w Warszawie, na które bardzo zapraszamy, a oto zaproszenie na inicjatywę, którą realizuje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski i nie jest to inicjatywa ukraińska. Co roku przyjeżdża od 1000 do 1200 osób z całej Polski. W tym roku na pewno będzie więcej, bo jest to jubileusz 30-lecia fundacji i 100-lecia śmierci świętego brata Alberta. My przyjechali na pielgrzymkę ze swoimi filiami fundacji brata Alberta. Ja przyjechałam na pielgrzymkę po to, żeby spotkać ludzi. Fundacja powstała 30 lat temu, dokładnie w maju 1987 roku, a więc jeszcze w czasach komuny, kiedy udało się utworzyć jedną z pierwszych niezależnych fundacji. W tej chwili fundacja ma 33 placówki na terenie całej Polski. Są to domy stałego pobytu, które my nazywamy schroniskami, warsztaty terapii zajęciowej, domy środowiskowe, świetlice terapeutyczne. Przyjechaliśmy z Torunia. Jesteśmy z warsztatu terapii zajęciowej Bratanki. Na warsztaty bratanków różne gotujemy, sprzątamy. Nasz warsztat istnieje od 1993 roku i jednocześnie jest jednym z najstarszych warsztatów w Polsce. Ja jestem pierwszy raz, przyjechałem. Ja już jestem bardzo długo. Bardzo lubimy tu przyjeżdżać, widzimy się raz w roku. Nasi uczestnicy z niecierpliwością czekają na każde kolejne spotkanie i właściwie po zakończeniu jednej pielgrzymki już pytają, a gdzie będzie w następnym roku? Chciałem się pomodlić za cały warsztat, całą rodzinę. Szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice pozwalają, żeby te osoby z powrotem zaistniały w społeczeństwie jako pełnoprawni członkowie.
czasie mszy świętej każda z grup przygotowuje osobny dar, jako dar ołtarza. Są to prace przez nich ręcznie wykonane. Ministranci oczywiście też są z naszych wspólnot. 12 czerwca jest Marsz Świętego Brata Alberta. Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, organizacje charytatywne, które dobrze życzą osobom niepełnosprawnym, także ludzi bezdomnych, także ludzi potrzebujących pomocy. Ma być to bardzo radosny marsz przyjaciół brata Alberta.